Dzień dobry. Małe wideo z wejścia do świątyni. Przygotowałem. Wyjście z domu na taras. Trochę będzie przypominało to schody do bazyliki. No ale co, tutaj widzicie. Linia okna do gruntu około metra. Nasypujemy, zagęszczamy, zanasypujemy. Jest co ubijać. To nie ziemia, to jest piasek z podjazdu. Trochę się pobrudził. Ale to piasek. I co? Zagęszczamy warstwami. Tam po 15-20 cm. Nasypujemy i ubijamy. Tak, żeby później można było spokojnie w tym wykopać. Obrzeże wstawić, w tym przypadku będzie to endo obrzeże. 8 grube, 28 wysokie, 48 szerokie. Tu mamy trochę z innej perspektywy. Zobaczymy tu z bliska, jak to wygląda. No, pogoda jaka jest. No, chłopaki poszli na grzyby, coś tam znaleźli. Ale już nie znają na grzybach, nic nie brali. A zagęszczać trzeba dalej. Maszyna jeździ, grzyby rosną. Zagęszczamy. Tutaj potrzebujemy kawałek metr od ściany placu. Pod okno ubić. Bo reszta to będą schody do świątyni. Tam będą przechodzili wierni, klękali i się modlili ładnie. Budzi. Zresztą zobaczycie później. Oczywiście pogoda nie rozpieszcza. Deszcz. Pół dnia roboty. O, ktoś się zasikał. Ale fajnie. Tam. No i tu widzimy kolejną warstwę zagęszczoną. Nasypujemy następną. Na razie ma innego koloru piasku jeszcze. Później przy kopaniu pod palisadę, pod obrzeże endo, byśmy widzieli ładnie wszystkie warstwy. Czemu nie ma tłuszcznia, kamienia, coś tam? No nie ma. Znowu ktoś leje. A tutaj o, już obcięty rancik. No tyle jest stabilny, że spokojnie można to wyciąć. Endo ma 28 wysokości. Wykupujemy tak na minimum 38. Oczywiście podsypka piaskowo-cementowa. No i zaczynamy pierwszy stopień. Oczywiście podsypka piaskowo-cementowa. O, jest. I teraz takie pytanie. Gość jakiś tam się nazywał pod filmami. Twierdzi, że to jest błąd, że schodów tak się nie robi. I tam jakieś 2-3 głosy takie gdzieś tam się pojawiały. Że schodów nie kładzie się od góry. To teraz mi wytłumaczcie, za chwilę zobaczycie. Tutaj będzie tych stopni 5. 5 palisad, 5 tych obrzeży endo. I teraz, jak zrobić pierwszy stopień? No, pierwszy stopień to jest łatwizna. Na dole robimy pierwszy. Jak wyjść z podsypką, z obrzeżami, żeby położyć ten drugi stopień, nie rozpychając pierwszego? Mogę się założyć, że wszystkie pieniądze świata, że nie ma szans, żebyś łaził między obrzeżami i któregoś chociaż o 2 mm nie wypchnął. A 2 mm to już jest dużo. Bardzo dużo. Nie może się praktycznie nic ruszyć. O, i tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziesz pierwszy. Dobra, drugi jaki sięgniesz. A co z trzecim? Z podsypką, z obrzeżami chodzisz po pierwszym, drugim stopniu? A jak z trzecim? A jak z czwartym? A jak później z piątym? No, to tutaj byście mieli teraz fale dna i takie. Slalomy, SF Rolesy.
a tutaj macie już zarys teraz, bo teraz będzie na dole. W ogóle się niestety nie opłaca go tak wysoko robić. A wracając do schodów, kładąc schody od góry, powiedzmy, że jest źle ułożone. Jest źle. Jeżeli będą złożone wszystkie ładnie całe, to te schody nie działają. Nie można po nich wchodzić, one się, nie wiem, rozlecą, przewrócą się na plecy. Takie trochę, wiecie, z dupy gadka. No i tu macie ładnie zarys już tarasu. Tej strony linii obrzeży nie wstawiamy, bo tu po prostu się odetnie kostkę, zobaczycie. Żeby nie latać pojedynczo z kostką, tak to właśnie niektórzy właśnie tam gdzieś tam kiedyś pisali. Że po co chodzić pojedynczą kostką, ciąć jak można. Oczywiście jak można, to się tnie na miejscu. Ale co zauważycie, będziemy ciąć to zwykłym flexem, kątówką dużą. Czemu nie sztylem? Sztylem to można sobie uliczne obrzeża, krawieżniki ciąć. Z tolerancją do centymetra. I tu standardowo zaczynamy od dołu. Kładziemy zawsze od dołu. Nigdy do połowy od góry, nigdy od pierwszego, drugiego. Zawsze dół musi być. Dół zapieramy, lecimy do góry. Za chwilę zobaczycie. Tutaj deseczkę sobie trzeba przygotować. Jeżeli są wszystkie równe stopnie, to można sobie taką deskę, taką zetkę zrobić. Cyk, 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 no, taka prawie zetka. I sobie od razu ustalamy, lecimy po górnym obrzeżu. I po dolnym. I tak przechodzimy co każdy stopień. Pyk, pyk, pyk. I za każdym razem mamy to samo. Tutaj jeszcze jakieś tam pierdołki. No musimy z tej strony wykończyć opaseczkę, z tej strony opaseczkę, żeby nam cały stopień się ładnie zaoporował. Tu tak nie widać. No, to co jeździł za gęszczarką, to jest ten, to jest podsypka. Skóra cementowa. Miał być tłuczeń, była taka rozmowa, ale metrów wyszło więcej, wszystkiego dojechało więcej. Z jednego kosztorysu zrobiło się 1,5. Wiecie jak to jest. Rozpaść się nie rozpadnie. Zapierdziela tą łopatą. Czemu ma sweterek w pasku? Nie wiem. Podobno paski w poprzek poszerzają. No, tu jest taras. W prawo ma 3 metry. Jest 4 cm spadu. Mogły być 3, ale co tam? Będą 4. A w tę stronę też około 3,5 metra prawie. I też 4 cm spadu. Mamy jakby do siebie spadek i w prawo. Teraz niby mały, ale tak naprawdę się okazał. Taki w sam raz. Kostka ciekawa, zobaczycie, to jest chyba, to jest nawet nie chyba, to jest multikompleks. Merino czy coś, koloru nie pamiętam. Jak ktoś coś będzie chciał, to pisać w komentarzu. Generalnie nie podajemy w tytułach nigdzie, ani w opisie filmu producenta, bo przeważnie robimy jednego takiego producenta, który po prostu nie wykazał chęci współpracy i się buja. Generalnie my sami się nie reklamujemy. Niczego nie reklamujemy. Podobno ma to się zmienić. No i tutaj warto sobie deseczką ładnie po rancie pojechać, a nie po rurce, bo deseczką zawsze mamy idealnie tak samo. A rurka tutaj fiknie 2 mm, tam 4 mm i mamy takie faldunaju przy obrzeżu. I kostka wystaje centymetr, 2, pół, zapadnięta. A tak mamy deskę zawsze po obrzeżu równo. I wtedy możemy sobie dopasować te 7 mm, jak nam wystaje.
powiedzmy to z 3 mm zejdzie. Centymetr wystająca kostka, taka duża, to jest raczej niemożliwe, żeby nam zeszło do pół centymetra. To będzie za dużo. Kostkę na stopniach robi się prawie na równo. Wejście do domu, tarasy, prawie na równo. Opaski, chodniki, wjazdy, to tam trochę inna historia. Robi się ciut wyżej, żeby kostka nie wyglądała jak zapadnięta. No, ile to nam minęło? 5 minut i teraz gotowe. No i tu będzie właśnie za chwilę taki moment odcięcia. Po lewej stronie, tam gdzie Bob podjeżdża z kostką, będzie chodnik metrowy. I lewa strona chodnika wyznaczy nam zamknięcie tarasu. Dlatego tutaj krawężników nic nie stawialiśmy obrzeże. Bo teraz ładnie będzie sznurek. Już tam wyścigu nie widać. Łatą sobie odrysujemy. No i ładnie bożką można popierdzielać. Nie gniecie już tyle? Nie macie już tyle? Ja nie mam. Jest idealnie wstrzelone w linię chodnika i to nam wyznaczy ładnie, znaczy kostka nam wyznaczy wymiar. A to zobaczycie chyba w innym filmie, bo tutaj to jest tylko taras i schody. Jakbym całość wam sklepał, to byłoby, nie wiem, półtorej godziny trwało. Tu ładnie będzie taras, schody, chodniki i tam przód. Z przodu też są schody, tylko że mniejsze. Wiadomo, wejście, nie potrzeba takiego wejścia do świątyni. Olejemy, czyścimy. Jak możemy, to od razu zamulamy. Bo schody będą na zajutrz. Następnego dnia będą składane. Tak jest myta, ładna kostka, prawda? Fajna, czysta, bez fug, ma fugi, ale nie ma tych, że tak powiem, takich, wiecie, rantów, fazy. Zawieje, sama się przeczyści, liście i gliwie, wszystko zniknie. A tutaj zaczynamy kłaść schody. Procedury znacie. A dla tych, którzy nie znają, co tak się kłania tam przy tych schodach? Patrzcie tego. Aha, tu izolacja oczywiście, jeszcze z papy. Był odcięty styropian. Oczywiście tutaj wody zero było, bo tu padało, lało, tu dwa dni padało non stop. Pod tym oknem sucho, susza. A ten, co tam się kłaniał, to zaklejał fugi. Spoiny między obrzeżami. Tak, aby później przy zamulaniu woda nie wypłukiwała podsypki ani materiału, którym się zamula. Można to zrobić silikonem, byle jakim. Jakiś tam klej w tubie, cokolwiek. Byle woda po prostu nie znalazła się, nie pukała. Aha, zapomniałem dopowiedzieć. Dla tych, którzy nie wiedzą, stopnie zawsze układamy od dołu, tak żeby jeden zapierał drugi. Nigdy nie wchodzimy, nie rozpieramy następnego stopnia. I wtedy kładziemy pierwszy stopień, wszystkie szparki i 2-3 mm, co tam znajdziecie, wszystko się zasypuje piaskiem, podsypką, czymkolwiek. I następny to samo. Następnym to samo. Aż do samej góry. Aż do bram świątyni. No, słoneczko dopisuje. Jakie słoneczko sucho, to fajnie. Może tą podsypkę ładnie zmieść. Nie brudzi nam tak. Oczywiście czyścimy na bieżąco. Nie łazimy cały dzień po podsypce, nie wdeptujemy tego. Później tylko ślady są, kółeczka i takie tam. Po co? Jak może być czysto? No i tu już mamy prawie schody. To chyba podjazd tylko w góry. Tak, i tu już macie praktycznie całe złożone.
Nawet całkiem nieźle to wyszło. Fajnie, bo stopnie są, nie są wysokie. 48 z obrzeżem mają. Takie dosyć wygodne, fajne. Takie ekskluzywne schody wyszły. Oczywiście są na to parametry odpowiednie. Tak, są normy na to. Schody muszą być takie, takie, a nie inne. Ale tak prawdę mówiąc, to jest prywatny dom, klienta chce, on tu będzie mieszkał, a nie kurde jakaś norma. Standardowo. O, może dla niektórych niestandardowo. Sprzątamy, czyścimy, zamulamy. Nie zostawiamy syfu. Jak mamy schody skończone, to już będą skończone, praktycznie są do odbioru. Powiedzmy do odbioru. I tu już mamy prawie finał. Resztę budowy zobaczycie w innym filmie. Nie będę was męczył godzinami jedną budową. No i taki macie efekt końcowy. Ładnie, ładnie. Spory teraz wyszedł. Stolik, krzesła, rowerek dziecka, wszystko się zmieści. Elegancko. Można. Dziękuję za uwagę. Lajkuj, subuj, komentuj, nie obrażaj. Na razie.